W związku z tym, że jestem pracownikiem Wydziału Wychowania Fizycznego, tam przygotowujemy studentów do różnej pracy, do bycia nauczycielem, nauczycielem wspomagającym, a również też do bycia fizjoterapeutą, gdzie kształcąc studentów, no musimy o tym mówić, że są dzieci, są klasy o różnym stopniu niepełnosprawności, różne rodzaje, różne dysfunkcje i dlatego chciałabym, żeby jak największa rzesza młodych słuchaczy, czyli właśnie dzieci, zrozumiała tą ideę, że to nie jest tak, że ktoś jest niepełnosprawny, to już nie może wykonać wielu czynności. Dzisiejszym przykładem dwie osoby, bo akurat tyle udało mi się tutaj zaprosić, są jakby dowodem na to, że można z niepełnosprawnością funkcjonować, żyć. Mało to, uprawia sport wyczynowo, czyli sport po prostu nie ma barier, nie ma granic, integruje. Jaką ideą, takim puentą dzisiejszego wykładu było to, żeby jednak osoby niepełnosprawne też czuły się w środowisku osób pełnosprawnych jako pełnowartościowe osoby, pełnowartościowi uczniowie klas integracyjnych szkół. I idea, która temu przyświeca, jest też to, żeby pokazywać osoby, które odnoszą sukcesy, żeby idol był też z jakimiś rodzajami niepełnosprawności. Dzisiaj miałem możliwość i przyjemność gościenia z Marią Bartusz na Politechnice Dziecięcej w Opolu. Mówiliśmy o swoim życiu, o swoim tak naprawdę zaangażowaniu w sport i rozwój tej dyscypliny oraz o własnych marzeniach, przełamywaniu barier. Doprowadziło nas do sukcesów, jakie osiągnęliśmy już nawet na świeżych sukcesach, czyli Mistrzostwach Świata w Korei. Podzieliliśmy się tym doświadczeniem z dziećmi, mam nadzieję, że zaszczepiliśmy w nich ten taki zapał do sportu, może i też zaangażowanie, może też jakieś tam będą miały dzieci refleksje. Na pewno chcieliśmy, żeby pozytywnie odebrał nasz wykład. Mi się spodobało to, że mogliśmy zobaczyć reprezentantów Polski w parabadmintonie. Nauczyć się od nich na przykład o ich życiu codziennym, nie wiem, dowiedzieć się czegoś więcej o takim życiu osób niepełnosprawnych, no i starania się zrozumienia tego, co oni chcą nam przez to przekazać. Nawet jak się nie jest niepełnosprawny, to można zdobywać różne medale, różne odznaczenia i być w tym dobrym. Raczej mi się wydaje, że to jest takie same, bo niepełnosprawni to też nie są inne osoby, to też są normalni ludzie, oni też mogą uprawiać sport tak jak my.